Dobry Państwu, Jan Fior, Kryzys 2020. Dzisiaj o tym jakby zbliżającym się konflikcie, czy zbliżającym się pojedynku między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, albo odwrotnie, między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam, Jan Fior. Napowiadałem już Państwu kiedyś, mówiąc o tych dwóch najważniejszych w tej chwili wojnach, czyli Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, że po zakończeniu projektu Ukraina, to się zbliża właśnie ten moment, Stany Zjednoczone przystąpią do trzeciego frontu swych wojen, mianowicie do rozprawy z Chinami. Historia kluczowej pozycji Chin na świecie jest bardzo interesująca, ponieważ pokazuje, że Chińczycy z takiego naprawdę głębokiej zapaści w bardzo krótkim czasie, albo w stosunkowo krótkim czasie, potrafią zdobyć globalną pozycję, może nie hegemona, ale globalną pozycję, która kilka razy w dziejach Ziemi odgrywała znaczną rolę, proszę, odgrywała główną rolę. To było 3000 lat temu, dawno, ale w 1820 roku, proszę Państwa, Chiny były dominującą siłą gospodarczą świata. Nawet chyba bardziej niż Wielka Brytania, która była potęgą kolonialną. Ta właśnie rosnąca przewaga i umiejętność zdobywania, odbudowywania swojej pozycji boli Amerykę, niepokoi Amerykę. No to zresztą widać, Ameryka stworzyła Chiny, stworzyła tę potęgę chińską dzisiaj. I jeżeli utraci hegemonię, w tej chwili jest hegemonem światowym, takim jednobiegunowym hegemonem, to jak straci tę pozycję, to tylko na rzecz Chin. Nikt inny im tego nie odbierze. Proszę Państwa, historia pokazuje, że z jednej trzeciej światowej, znaczy z pozycji, w której Chiny w 1820 roku produkowały jedną trzecią dóbr światowych, udział Ameryki wtedy wynosił 2%, spadły do 5% swojego udziału globalnego w 50 roku, za mało, ale w ubiegłym roku, czyli w 23 roku, już ten ich udział wzrósł do 19% w ujęciu PPP, czyli w ujęciu parytetu, w przeliczeniu na parytet pieniądza. Proszę Państwa, kilka informacji, bo reklam już nie będzie w tym programie, tylko będą informacje. Chyba że YouTube puści ich reklamy, ale to już nie mam na to wpływu. Przewodnik idei braterskiej to jest kalendarz razem z takim właśnie instruktorem, może przewodnikiem, może katechizmem prawd, które powinniśmy znać przed tym, kiedy wielki reset i Schwabenklausen, ten ruch Davos nas zaatakuje. Bardzo Państwu polecam. Jakub Kuśpit to napisał. Jakub Kuśpit to wydaje. Ja Państwu napiszę w opisie filmu, gdzie można ten kalendarz kupić. No a nasze książki to są, jak zwykle, polecam tutaj, książki dla dzieci. To jest bestseller, absolutny bestseller Instytutu Karla Mengera, Akademii Młodych Milionerów. Kod Biznesik, czyli o tym, jak kot zakładał biznes. Ja myślę, że bardzo dobry przewodnik również dla ludzi, którzy chcieliby założyć biznes, bo się boją, że stracą pracę albo już stracili. Wielka konfiskata to jest książka, która opowiada o tym, jak świat ten wielki, te kasty, te oligarchowie całego globu, a głównie zresztą głównie G7, przygotowali się do tego, żeby nas obrabować, proszę Państwa, w świetle prawa, ich prawa, w świetle tych zasad, które oni wyznają. I tutaj możemy zobaczyć, co nam szykują i jak się ewentualnie temu przeciwstawić. Wielka konfiskata. Polecam tę książkę. Te książki w większości, za wyjątkiem jednej, można dostać w księgarni sklep.menger.pl. K
każdej księgarni, jaką Państwo sobie wybierzecie, ale sklep.menger.pl to jest ta, która nam jakby najbardziej najbliższa koszula ciała. Proszę Państwa, żywność dekretowa to jest książka o tym, jak stracić na wadze, jak zyskać na majątku, jak stracić na majątku, ona najpierw stracić, a potem jak zyskać, jak odzyskać ten majątek, jak się przeciwstawić, jak zdrowo jeść, jak w ogóle zdrowo żyć, jak zdrowo myśleć. Bardzo ważna książka. Przewodnik po wielkim resecie, tylko z drugiej strony, z naszej strony. Eryk Zawisza napisał chyba ze 4 lata temu, 3-4 lata temu, książkę Jak zarabiać w młodym wieku. To jest dobry podręcznik dla młodych ludzi, naszych dzieci i wnuków, że w sytuacji, kiedy mają trochę więcej czasu, to zgasić Netflixa i zacząć coś zarabiać. Jak? No to tam Eryk wyzna, Eryk instruuje. Proszę Państwa, i czas Bitcoina to jest dla tych, którzy miłują wolność, boją się o te swoje, o te ciężko zarobione pieniądze, o owoce swojej pracy, swojego wysiłku, żeby nie stracić. I ta książka pomaga w tym, dlatego że Bitcoin to jest rozwiązanie. Oczywiście nie sam Bitcoin, bo jeszcze złoto. I właśnie tu przy okazji, jak chodzi o złoto, to tę książkę można tylko kupić na kanga.exchange/shop, czyli / SHOP. Natomiast tak, tylko tam jest ta książka, na giełdzie Kanga, w sklepie Kangi. Natomiast jeśli chodzi o złoto, które jest, można powiedzieć, takim uzupełnieniem Bitcoina, czy może Bitcoin jest dobrym uzupełnieniem dla złota, to polecamy Mennice Mazowia, telefon w Warszawie 22 602 2248, mennicamazowia.pl, Mazowia przez V, mennicamazowia.pl. Zadzwońcie Państwo, napiszcie Państwo, póki jeszcze czas, bo złoto będzie jedynym substytutem, znaczy jedynym pieniądzem w momencie, kiedy te substytuty, które w tej chwili mamy, zaczną upadać. I to tak gwałtownie. Proszę Państwa, wracając do tego tematu, czym się charakteryzuje ten konflikt między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, jak Stany Zjednoczone chcą ugryźć Chiny, jak chcą osłabić Chiny, dlaczego chcą to zrobić? Teraz kilka słów na ten temat. Proszę Państwa, udział Chin w globalnym produkcie brutto ziemi, czyli w globalnym produkcie brutto, w ostatnich 6-7 wiekach wyglądał w ten sposób. Chiny versus Stany Zjednoczone. Rok 1500. Chiny 25% produktu świata. Chiny, Stany Zjednoczone 0. Nie było ich jeszcze. 1600. Chiny 29%. Stany Zjednoczone 0. 1700, bo jeszcze nie było Stanów. 1700, 22% Chiny, 0% Stany Zjednoczone. W 1820 roku Stany Zjednoczone produkowały 1/3, 33% tego, co produkował świat. Stany Zjednoczone produkowały 2%. No ale to był początek. 40 parę lat Stany Zjednoczone. Jeszcze 50 lat nie istniały. W 1900 roku już te proporcje się zmieniły. Chiny miały 11%, spadły, Stany Zjednoczone 16%, już Stany potęgą. 1950, Chiny 5%, Stany Zjednoczone 27%. W 2000 Chiny 12%, to już jest początek, odbudowują się. Deng Xiaoping 12% i Kissinger 12% i 22%. W 2020 roku Chiny 22%, 18%, Stany Zjednoczone 16%, a w 2023 roku 19%, Chiny 16%. Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone stoją albo idą w dół, a Chiny rosną. Co jest jeszcze bardziej istotne,
to jest to, że ten rozwój, czyli ta umiejętność odbicia się od dna i powrotu na szczyty, w wydaniu chińskim, rzadka wśród narodów, bo wiele narodów się upadło i nie odbiło się nigdy, prawda? Włochy na przykład, prawda? Rzym, Grecja. Stany Zjednoczone mają obsesję w tej chwili na punkcie Chin i wiedzą, że muszą ograniczyć wzrost gospodarczy, który oni zresztą stworzyli, ten powrót do wzrostu gospodarczego obecnego. To jest, można powiedzieć, na zamówienie Stanów Zjednoczonych i chcą ograniczyć chińską dominację w globalnej produkcji. Chcą odizolować Chiny i zmusić je, żeby produkowały towary po porównywalnych cenach z Zachodem, głównie ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli drogo. Janet Yellen była prezeska Fedu, a obecnie szefowa Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych. Pojechała w zeszłym roku, w 2023 roku, pojechała do Chin, do Xi Jinpinga, do tego doszło i prosi, nie tylko prosiła, żądała, wręcz żądała, żeby Chiny ograniczyły wydajność pracy, żeby Chiny ograniczyły swoją produkcję, żeby stały się takim samym lame duck, czyli takim kulawym kaczorem, jak Stany Zjednoczone w tej chwili, które prawie niczego nie produkują poważnego, porządnego w takim rozumieniu potocznym. Jakie to jest upokorzenie, prawda? Stany Zjednoczone liczą na to, że jak przyhamują Chiny, to odbudują swoją potęgę przemysłową, ale to jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Donald Trump próbował tę koncepcję, ta MAGA, prawda, ten cały ruch Make America Great Again, czyli przywrócić potęgę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, kiedy produkowały 30% tego, co produkował świat. To się nie udało, nawet się nie zaczęło. W tej chwili przemysł w dalszym ciągu jest słaby. Miejsca pracy rosną, ale w sektorze hotelowo-gospodarczym, turystyka, duży napływ turystów do Stanów Zjednoczonych, rekordowa frekwencja i to pewnie powoduje, że wzrost zatrudnienia, które się obserwuje w statystykach, to są właśnie tylko w sektorze restauracyjno, takim hospitality, prawda, czy to wszystko, co związane z turystyką, ewentualnie jeszcze służba zdrowia, ale to wszystko jest, służba zdrowia jest w tej chwili sektorem państwowym. Także to nie są miejsca pracy w sektorze prywatnym. Stany Zjednoczone w sektorze prywatnym są słabe. Nie ukrywajmy tego. Proszę Państwa, chcą odbudować przynajmniej łańcuchy dostaw. Też nie jest takie łatwe. W Stanach Zjednoczonych to się wszystko rozsypało, cała produkcja się rozsypała. Tam niewiele rzeczy, poza rolnictwem, poza przemysłem zbrojeniowym, trochę też tym nowoczesnym, tym co się nazywa Doliną Krzemową i pochodnymi, ale to jest tam bardzo mało ludzi, którzy pracuje. To jest kilkaset tysięcy, mniej niż milion. Milion ludzi, a przecież w Stanach Zjednoczonych pracuje chyba 130 milionów ludzi, czyli mniej niż 1% ludzi pracuje w sektorze tym, z którego Stany Zjednoczone słyną. Hollywood się wali. Wszystko te tradycyjne amerykańskie samochodowe, przecież więcej samochodów w tej chwili się sprzedaje zagranicznych i produkuje nawet się je produkuje w Stanach Zjednoczonych. Także amerykańska motoryzacja też siadła. Udział Chin w produkcji brutto dzisiaj jest trzykrotnie większy niż udział Stanów Zjednoczonych, sześciokrotnie większy niż Japonii i dziewięciokrotnie większy niż Niemcy. Japonia, przypomnijmy, była niedawno, jeszcze 10-15 lat temu, drugą potęgą gospodarczą świata. Niemcy trzecią potęgą gospodarczą świata. Momentem chyba, w pewnym momencie, były też i drugą. Także ten rejon, Chiny ze swoją przewagą, no, można powiedzieć to jest o jedno pokolenie do przodu są i technologicznie, i ilościowo, i wydajnościowo, i zyskownie, i jeśli chodzi o, nawet jeśli chodzi o średnią, może dochód narodowy chiński jest mniejszy na osobę, no bo tam jest 4 razy więcej ludzi jednak i ten rozwój ich się zaczął, no ile?
40 lat temu, no nie ma chyba 40 lat nawet, lata 90. No to w ciągu 30 paru lat potrafili tak się wznieść, jeśli chodzi o jakość, i o ilość, i o jakość produkcji. No i stali się potęgą gospodarczą, którą Ameryka chce osłabić, żeby sama wejść na to miejsce. Bardzo wątpię, żeby to się udało. Ameryka postrzega nie tylko Chiny jako swojego konkurenta gospodarczego, ale może, no oczywiście Rosję też, bo Chiny są potęgą militarną, ale jeszcze do tego jest tym ich atutem dodatkowym jest to, że oni są z Rosją. Rosjanie są od technologii wojennej, no, mistrzami. No, niech będzie, że Amerykanie są najlepsi. To Rosjanie są na drugim miejscu, ale z Chinami to już są razem na pierwszym miejscu. Tym bardziej, że no widzicie Państwo po tej wojnie, jaka w tej chwili na Ukrainie się jeszcze toczy, ale to już jest końcówka, że no nie dalej, ani się nie dały Stany Zjednoczone, ani NATO sobie nie dało rady. Ja nie mówię o Ukrainie. Ukraina to jest ofiara, to jest chłopiec do bicia w obecnej sytuacji. Czyli można powiedzieć, wykorzystani zostali po to, żeby nie ginęli Amerykanie, ale to gdzieś Ameryka, Stany Zjednoczone za to zapłacą, za te poświęcenia ukraińskie. Proszę Państwa, partnerstwo Chin i Rosji. No, oni chcą rozbić to partnerstwo, bo uważają, że inaczej to będzie trudno im pokonać w tym pojedynku Chiny. No, ale jak oni to chcą zrobić, jeżeli oni stworzyli to partnerstwo? Chiny i Rosja nigdy nie były jakimiś bardzo zaprzyjaźnionymi krajami. Przeciwnie, nawet za komuny walczyli ze sobą. Nad Ussuri, pamiętacie Państwo, ci w moim wieku pamiętają, jak kombajny chińskie strzelały do kombajnów rosyjskich. No, bo oczywiście komuniści ze sobą nie mogli walczyć, więc to były pojedyncze kombajnistów tylko. Proszę Państwa, ten nowy układ narodów, który się stworzył, bo jeszcze tutaj warto uświadomić sobie, że powstał sojusz BRICS, który w bardzo krótkim czasie, w ciągu 20 lat, stał się największym sojuszem w tej chwili na Ziemi. Może nie najmocniejszym, ale największym. Już pułkownik Douglas MacGregor to jest znawca spraw militarnych i spraw gospodarczych. Twierdzi, że około 100 krajów już chce przystąpić do BRICS-u, mimo że przystąpienie do BRICS-u to jest podpadnięcie Stanom Zjednoczonym. Nie boją się. Arabia Saudyjska pokazała, Iran przystępuje. Iran też był kiedyś sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Wszyscy sojusznicy, może tam Armenia podskakuje, może jakaś Malta, czy jakiś inny malutki kraj, ale większość krajów już się nie boi, już wiedzą, że Stany nie są takie groźne. To papierowy tygrys, chociaż są bardzo groźne, oczywiście z militarnego punktu widzenia i gospodarczego są silne. Natomiast z Chinami to sobie jakoś rady nie dają. Chiny wyprzedzają Stany Zjednoczone gospodarczo, technologicznie już w tej chwili, nawet jeśli chodzi o poziom życia. Dlatego, że Stany Zjednoczone, co prawda, mają średnią wyższą i konsumpcję, i produktu krajowego brutto, ale ten produkt krajowy brutto Stanów Zjednoczonych to w dużym stopniu to są wydatki państwowe, które są najpierw wyprodukowane przez naród, potem skonsumowane przez IRS, czyli Urząd Podatkowy, bo połowę praktycznie tego, co Amerykanie zarabiają, płacą w formie podatków i potem jeszcze raz to się znajduje, jeszcze to samo PKB się znajduje jako ten element produkcji państwowej, produkcji rządu, no to nie wystarcza na to, żeby Amerykanie żyli tak, jak kiedyś żyli 20 lat, 30 lat temu, nawet w czasach kryzysu, kiedy ja byłem tam 40 lat temu, to wtedy też żyli lepiej niż żyją dzisiaj. Wiele osób żyło lepiej wtedy niż żyje dzisiaj, bo dzisiaj wydolaryzacja, czyli odchodzenie od dolara, osłabienie i
pozycji Amerykanów, jeśli chodzi o handel, o wymianę gospodarczą, no i waluty amerykańskiej, i zagrożenie tej walucie amerykańskiej, dominacji tej waluty, to jest po prostu obnażenie bezsilności Stanów Zjednoczonych. Chiny wyprzedzają, tylko jak powiedziałem, gospodarczo i technologicznie, ale militarnie zaczynają sobie, no, robią co chcą w tej chwili, nawet na Pacyfiku, nawet przy Tajwanie. Zdawało się, że Stany Zjednoczone jakiś rok temu, czy półtora roku temu, tam Nancy Pelosi latała, prawda, i już było tak, świat był przekonany, że Chińczycy poddadzą, nie będą się domagać połączenia Tajwanu z mainland, z tym kontynentalnymi Chinami, ale oni w tej chwili się właściwie niczym nie przejmują. Otwarcie zwiększyli swój potencjał atomowy, zwiększyli swój potencjał militarny, ogólny, całkowite roczne wydatki Chin na obronność szacuje się na 711 miliardów dolarów. To jest niedużo mniej niż Stany Zjednoczone. A Stany Zjednoczone miały do tej pory więcej wydawały na obronę niż cała reszta świata. W tej chwili Chiny mają, może nie wiem, 80% tego, co wydają Amerykanie. Zwiększają rocznie 5 do 10%. Nie ustępuje im Rosja, która teraz mimo tej wojny przeznacza prawie 30, albo może dlatego, że jest wojna, przeznacza 30% budżetu kraju na obronę narodową. To są, proszę Państwa, a to wszystko jest ta sama wojna, to wszystko są te same działania, bo chodzi o, armia ma pokonać słabość gospodarki albo uzupełnić siłę gospodarczą. Amerykanie mają siłę gospodarczą słabszą. Armię też słabszą, jak widać po wojnie na Ukrainie. No, ale może niech będą nawet, że mają trochę więcej, to jednak Chiny z tym potencjałem 4 razy więcej ludności. I BRICS, czyli sojusz ten, który sprawia, że moralnie, psychicznie lepiej się czują Chińczycy i Rosjanie z nimi niż Amerykanie i G7, od którego świat ucieka. Świat ucieka od Amerykanów, świat ucieka od Anglików. Świat nie chce współdziałać z G7 ani z tym z tak zwanym Zachodem, tylko woli BRICS. I teraz, proszę Państwa, jakie są ciekawe porównania, na koniec już, porównania między udziałem BRICS-u też w sile gospodarczej świata, czyli i udziale w produkcie globalnym BRICS-u i G7. Więc tak, w 2000 roku, początek BRICS-u, BRICS 21,4, 21,4%, G7 43,3, prawie 22%, prawie drugie tyle, ponad drugie tyle. W 2010 już 29,8, BRICS 34,1, G7. 2014 31% BRICS, 31,5, a tu 32,5. Już bardzo niewielka różnica. W 2018 już ich minęli. BRICS minął G7, 32,3, G7 31,8. A w tym roku 35,5, a tu 29,5. Także proszę Państwa, najprawdopodobniej na tym szczycie w Kazaniu dojdzie do takiego, no ja wiem, ujawnienia prawdziwych zamiarów. BRICS pokaże, że jest z Chinami i z Rosją po stronie przeciwnie Amerykanom, ale najpierw będzie demonstracja siły gospodarczej czy siły monetarnej tej nowej waluty, the unit, o którym Państwu wspominałem. No niestety nie mam okazji, żeby posiedzieć nad tym, ale powiem Państwu tylko tyle, że z tego co wiem, to nie jest to jakieś rozwiązanie dla przyszłości świata, jest to rozwiązanie do zniszczenia dolara. Na pewno dolar zostanie pokonany przez walutę BRICS, dlatego że Amerykanie nie mają szans, żeby stworzyć
tak mocny pieniądz, czy tak pewny pieniądz, tak bezpieczny i tak popularny pieniądz. Jeżeli w tej chwili 40 krajów maksymalnie opowiada się po stronie dolara, to po stronie The Unit czy BRICS-u opowiada się ponad 100 krajów. Także ta siła moralna, no i populacyjna sprawi, że waluta BRICS pokona dolara, ale potem trzeba będzie się zastanowić i moja propozycja, moja, przepraszam, tak sobie mówię, ale moja wizja jest taka, że będzie to dwuwalutowy system oparty na złocie w lokalnych operacjach i na bitcoinie w operacjach międzynarodowych. Kiedyś to może więcej na ten temat powiem. Na razie chcę Państwu powiedzieć, że Stany Zjednoczone mimo ewidentnej słabości w stosunku do Chin, nadal lekceważą świat, nadal lekceważą Rosję, nadal uważają, że Chiny to są Chiny jakieś tam zacofane, jak za mało, że Rosja to jest stacja benzynowa z rakietami. No, jak ktoś ma tak tyle pychy w sobie, no to co mu może grozić? No tylko porażka. Pycha jest zawsze przed upadkiem, prawda? Upadek. Proszę Państwa, dużo się może zmienić 5 listopada. Rozstrzygnie się, co dalej. Wydaje mi się, że nie będzie to jakaś wielka zmiana, chociaż już coraz częściej moi, tak powiem, znajomi, zaprzyjaźnieni ideowo twierdzą, że Trump odzyskuje przewagę. Miał ją w momencie tego zamachu, prawda, pierwszego. Potem stracił. Potem Kamala Harris odzyskała, no takie zachłyśnięcie się tego durnego elektoratu, tych machających cheerleaderek. No i Trump odzyskuje, ale ja wiem, czy utrzyma, znaczy pewnie utrzyma, może wygra, jeszcze, ale jeszcze nie potrafię tego odpowiedzialnie przyznać, więc nie typuję, kto zwycięży, ale zatypuję przed końcem, przed wyborami. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.